Dość panowania pałysów. Solec potrzebuje świeżej krwi. Takie sformułowania dało się usłyszeć podczas kampanii wyborczej. Nikt jednak nie potrafił powiedzieć, co się za tymi sformułowaniami kryje. Nie mówi o tym również ulotka kontrkandydata. Czy chodzi o to, aby wymienić urzędników na swoich? Czy to znaczy, że po wyborach trzeba obsadzić stanowiska swoimi, przypadkowymi, nieprzygotowanymi ludźmi? Tylko po to, aby poczuć świeżą krew? Czy gmina Solec się rozwija? Przecież widać to gołym okiem. Budowane są kanalizacje, modernizowane drogi. Ludziom żyje się lepiej. W samym Solcu powstają pensjonaty, hotele, a myślę, że w miejscowościach około soleckich również gospodarstwa agroturystyczne. Czy Andrzej Gądek jest szansą dla gminy Solec -Drój? W ręce trzymam ulotkę mojego kandydata, w której piszę: Startuję z dobrym programem nie tylko lepszego gospodarowania publicznymi pieniędzmi, ale również tym, aby gmina w ciągu najbliższych lat szybko rozwijała się. Nie spotkałem się z tym programem ani na spotkaniach z mieszkańcami, w których nie uczestniczył. Myślałem, że w jutrzejszej debacie w Radiu Kielce. Przedstawi ten program i będziemy mogli się do niego odnieść. Niestety, odmówił udziału w tej debacie. Ja mam swój program, który do Was trafił i przedstawiałem go na każdym spotkaniu. Dlatego proszę Was o poparcie. Stoimy u progu kolejnego okresu, gdzie Unia Europejska przeznacza miliony na inwestycje w samorządach. Nie możemy tej szansy zaprzepaścić. Uważam, że ja mam przygotowanie, aby gmina nasza dalej się rozwijała. Mam przygotowanie w wykorzystaniu funduszy unijnych. Mój przeciwnik nie gwarantuje dobrego i sprawnego wykorzystania tych funduszy, a to jest wielka szansa dla gminy. Taka szansa już się nie powtórzy. Najbliższe cztery lata są naprawdę decydujące. Nie staję przed Wami z pustymi rękami. W trakcie mijającej kadencji udało nam się zrealizować szereg inwestycji bardzo ważnych i strategicznych dla naszej gminy. Wybudowaliśmy prawie 44 km dróg w ramach takiego naszego projektu suchą stopą do każdego domu. 75 km sieci kanalizacyjnej, dwie oczyszczalnie ścieków, jedną w Świniarach, drugą w Wełninie. Wybudowaliśmy pełnowymiarową halę sportową w Solcu Zdroju. Halata znajduje się przy obiektach szkolnych i mogą z niej na co dzień korzystać uczniowie. Wybudowaliśmy świetlicę w piasku małym place zabaw w 13 miejscowościach. Wyremontowaliśmy obiekty szkolne, świetlice, remizy i wiejskie boiska. W trakcie procesu inwestycyjnego jest budowa sieci wodociągowej z Kikowa do Sułkowic. Powstały nowe obiekty uzdrowiskowe i turystyczne, które zatrudniają około 160 osób, w tym połowa to mieszkańcy gminy. Łącznie ze Starym Uzdrowiskiem, które zatrudnia 100 osób i całą sferą około uzdrowiskową, to jest sklepy, usługi, zatrudnienie znajduje 300 osób, w tym 2 trzecie to mieszkańcy gminy. Dlatego tak ważne jest skuteczne prowadzenie polityki proinwestycyjnej, która tworzy miejsca pracy, bo potrzeba nam, aby młodzież do nas wracała i tutaj miała zatrudnienie, aby była alternatywa dla gospodarstw rolnych. Oczywiście najważniejsze są potrzeby mieszkańców, ale że wielu z nich z uzdrowiska żyje, ważna jest także infrastruktura uzdrowiskowa. Roczna opłata klimatyczna to tyle, co roczny podatek rolny. Coś musimy naszym gościom dać w zamian. Dlatego planujemy rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania terenu wokół naszego niewielkiego zalewu rekreacyjnego, żeby to się stało miejscem odpoczynku i zabaw nie tylko gości, Kuracjuszy, ale i wszystkich mieszkańców. Cztery lata temu obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem i z waszej woli pełniłem funkcję wójta. Jestem jednym z was. Tu się urodziłem, tutaj mieszkam. Podczas pełnienia funkcji wójta wiele doświadczyłem, zarówno dobrego, jak i złego. Wiem, że nie wszystkie zamierzenia udało się zrealizować, ale proszę pozwólcie mi je dokończyć. Mamy wiele planów. Przyjdźcie 30 listopada i oddajcie na mnie swój głos. Dziękuję bardzo.